Cześć, Mister Macio. Bitwa przeciwko ósemkom, dziewiątkom i dziesiątkom. Czy T4-9 markowałeś z trolem czy z drugim działem? Na T4-9 wbijałem 3 biegłości i wbiłem z troll gunem 152 mm, tak? Chyba tyle kalibr. Kalibrów tam. Kaliber 152. Wtedy jest fan, a bez trolla byłoby smutno według mnie. Troll dawał niesamowitą frajdę. Zresztą w poprzedniej bitwie mogłeś dostrzec bitewka, co nie? I na dzień dobry lodówka była wysłana do garażu, co nie? To jest coś niepowtarzalnego i nie ma czołgów lekkich, które robią coś takiego jak T4-9 na tym tierze. Jest jeszcze Sheridan, ale na Sheridanie dużo rzadziej takie są sytuacje, bo Sheridana rzuca na dychy zwykle. A T4-9 często rzuca nawet na siódemki, na ósemki i wtedy naprawdę to się wszystko udaje. Kolega z Upsonix bardzo dobrze mierzy, po garnku 277 trafił i przebił. Jestem w szoku, że to mu weszło, co nie? Jestem w szoku, że to mu weszło. Tak łatwo. Bardzo dziwna sytuacja i rzadka. Już wiadomo, jakie będą czołgi w Tank Rewards w sierpniu, wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Kolega używa taktycznych haczków. Mądrze. Tego leoparda chyba. Zaraz trafi za 700, za 600, coś takiego to będzie. Smutno temu leopardowi. O Jezu! No nie gadaj, że to nie weszło. Masakra. Że to nie weszło, co nie? Szkoda bardzo, bardzo szkoda. Przecież to by tego kołowca wysłało do garażu, wiecie o tym. Kurde, co jest? Działo ci się zepsuło, sprawi skorpion jeszcze jest. Chociaż po asyście. Ej, jak to wejdzie? Za 700. Ja pierniczę. Ty, no, masz takiego pecha w tej bitwie. Ja już bym się tak wnerwił. Przecież oni tak łatwo wyjeżdżali. Działo się obraziło, co nie? Działo się, koledze, obraziło. Stwierdziło, nie, nie, nie. Ja nie będę współpracować. Masakra. Chieftain z prawej strony wyjeżdża. Będzie na wieżyczkę grał. Na wieżyczkę. Emil? Dzień dobry panu Emilowi. Dzień dobry, dzień dobry. O, 277. I pyk, 538. To można kupić za żetony z dziesięciolecia. Na przykład dyrektywy. Jakieś tam skiny, dyrektywy. Ja kupuję dyrektywy na przodowanie, wentylację. Według mnie bardzo się opłaca, bo wtedy nie wydajemy obligacji, które są cenne. A dyrektywy dają sporo jednak. Szybciej ładujesz, lepiej celujesz i tak dalej. Ten strzał był bardzo dobry. Ten strzał był bardzo, bardzo dobry. Kurde, kolega powinien to na luzie wygrać.
jaki będzie następny wierzchołek drzewa. Jak sobie wejdziesz do gry, to chyba jest napisane, czy nie jest napisane w grze. Na pewno na stronie WOTA jest napisane. Nie pamiętam, powiem szczerze. Jaki czołg będzie w kolejnej edycji? Szukam. Od 5 sierpnia do 5 września. Manticore 140. Manticore i 140. Jakie masz słuchawki multi? Moje słuchawki to są HyperX Cloud 2. Ale już teraz jest nowy model, nazywa się Alpha. Jest lepszy. No w sumie tą bitwę najbardziej zapamiętam z tego, że tutaj bohater miał niesamowitego pecha w niektórych momentach. Ale było też kilka bardzo fartownych strzał, więc niektórzy złośliwi mogą powiedzieć, a no to wyszło na zero. Ale no jednak chyba było więcej tych pechowych niż tych pozytywnych, choć akcent jest fajny. Dziękuję Dante88 też za informację. No, kolega może spokojnie wyjechać. No. Ogólnie z Upsonics bardzo widać, że dobrze mierzy. Tym SM7 dobrze mierzy. Ciekawe tylko, jaką ma załogę, co nie? Ciekawe, jaką ma załogę. Czy jakąś słabą, czy jakąś dobrą ma kolega. Jaką to załogę posiada. Jaką to załogę posiada. Czy warto kupić Tigera 1 przed aktualizacją o Licid 06? Napisał na YouTubie, według mnie możesz odkupić, nie ma problemu. Tiger jest akurat dobry już teraz, ale Tiger 2 ma problem i będzie lepszy. To jest fajne. No więc moi drodzy, takim akcencikiem, bitewką kolegi z Upsonixa na IC7 kończymy dzisiejszy strumyk. Bardzo Wam dziękuję za te wspólne ponad 4 godziny i życzę Wam wszystkim dobrej nocy, do zobaczenia. I zapraszam na 6 na film. Dobranoc, pa pa.